To jest podcast Bhakti Kwadrans. Namaste. Jai Jai Shri Radhe. Kiedy po raz pierwszy czytałem książkę Źródło Wiecznej Przyjemności napisaną przez Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada, zawarte w niej historie o Radzie Krysznie z Wrindavan bardzo poruszyły moje serce. Ten i kolejne odcinki tego podcastu są rozwinięciem tych opowieści, które zawarte są we wspomnianej książce. Bazują na książce napisanej przez Mahanidhi Swamiego o tytule Rozrywki Rady i Kryszny. Swami Mahanidhi, znany obecnie bardziej jako Madan Gopal Das Babaji, oparł swój tekst na tłumaczeniach z sanskrytu dokonanych na angielskich przez m.in. przez Banu Swamiego, Kushakrate Dasa, Advaita Dasa, Dasharatha Sute Dasa, a polskie tłumaczenie wszystkiego zrobił Darek Rudziński. Pozostaję im wszystkim dozgonnie wdzięczny. A teraz tymi opowieściami pragnę podzielić się z Tobą. Należy zadać w ogóle pytanie, dlaczego należy o tym słuchać? Odpowiedź znajdziemy w samym Bhagavatam, które jest najważniejszym tekstem dla Wisznuitów Gaudiya. Bhakti Kwadrans. Kto słucha opowieści o zabawach Kryszny nazwanych Rasa Lila, które stanowią klejnot wieńczący wszelkie zabawy, boskie igraszki. I jeśli ktoś powtarza te opowieści, zdobywa klejnot wieńczący skutki wszelkich działań, a mianowicie stan premy, czystej, duchowej miłości okazywanej Krysznie. Jeśli ktoś ciągle słucha opisów tej jesiennej Rasa Lili i podobnych zabaw Rady i Kryszny opiewanych przez poetów, jeśli ktoś wychwala czy też poetycko gloryfikuje wszystkie te zabawy, przenika go całkowicie stan premy i to nawet wówczas, gdy cierpi na chorobę serca w postaci materialnej żądzy. Dzięki oddziaływaniu premy, głównego efektu wspomnianego procesu słuchania i powtarzania, choroba serca ustępuje. Vishwanath Chakravarti Thakur. Na początek należy złożyć wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich najważniejszych osób. W związku z tym składam hołd lotosowym stopom mojego mistrza duchowego, któremu towarzyszą wszyscy wielbiciele. Składam hołd Sri Chaitanya Mahaprabhu, który wstąpił do tego świata razem ze Sri Nityanandą. Składam hołd boskim lotosowym stopom Sri Nityanandy i Sri Radhiki, którzy są otoczeni przez gopi i skradają serca wszystkich wrażowacji. Letnie wieczory Sri Radhika i jej przyjaciółki i Bakari Krishna bawią się ogarnięci wiecznym szczęściem w wodach Sri Kundy, odświeżani delikatnym wiatrem, schładzanym poprzez dotyk z rzędami nieskazitelnych kwiatów lotosu. Kiedy, ach kiedy, Sri Radhika zanurzy mnie w służbie dla siebie? Bhakti Kwadrans. Tytułem wstępu w obrębie Vrajamandali, obszaru o powierzchni około 400 km2, Radhakunda stanowi najważniejsze miejsce wiecznych rozrywek Sri Rady i Govindy. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że Radhakunda jest tak wyjątkowa? Jedynie w tym miejscu, a nie w żadnym innym zakątku w Rajabhumi, Radha Gopinath mogą zupełnie swobodnie cieszyć się różnymi rozrywkami. Tylko tutaj nikt inny w tym im nie przeszkadza. Ani ich krewni, ani saki stające się rywalkami. Każdego dnia Radha i Krishna przebywają w tym miejscu kilka godzin. Są tutaj pomiędzy 10.48 a 15.36. Ten czas nazywa się Madhyana Lila. I zabawiają się wieloma czynnościami. Śpiewem, wędrowaniem, huśtaniem, ucztami, żartowaniem, zabawami w wodzie, rzucaniem kolorami i innymi rozrywkami, które wypełniają wieczne szczęście. O najwyższych chwałach Srimati Radharani i Radhakundy mówią Purany. Na przykład Padma Purana stwierdza, że spośród wszystkich gopi Srimati Radharani jest najbardziej ukochaną osobą dla Bhagavana Sri Krishny. Ponadto według Padma Purany Krishna w równym stopniu kocha Radhakundę i Radharani. Z kolei Raghunath Das Goswami Pad wyjaśnia, że Krishna ceni Radhakundę bardziej niż własne życie. Według Varaha Purany możliwe jest wyzwolenie się od wszystkich grzechów i osiągnięcie czystej miłości do Boga, premy, okazywanej Krishnie, poprzez zażywanie kąpieli w świętych wodach Sri Radhakundy.
Kilkaset lat temu Radhakunda wyglądała zdecydowanie inaczej. W dzisiejszych czasach domy podobne do pudełek wznoszą się tutaj we wszystkich kierunkach, rozdzielone nielicznymi martwymi drzewami. Duchowe piękno Radhakundy pozostaje obecnie ukryte przed naszym wzrokiem. Ale na minutę zamknij oczy i zobacz prawdziwą Radhakundę w umyśle, słuchając opisu Sri Vishwanatha Chakravartiego, który mieszkał w tym miejscu wśród rozkwitłego wiosennego piękna. Ten opis pochodzi z XVI wieku z tekstu Krishna Bhavanamrita. Po każdej stronie Radhakundy rosną drzewa, które spełniają pragnienia i uginają się pod ciężarem dojrzałych, słodkich owoców oraz pachnących kwiatów. Są tutaj drzewa mango, bananowce, kokosy, chlebowce, drzewa kadamba, bakule, figowce. Woda Radhakundy jest smaczna i słodka. Pachnie od kropel nektaru, które spadają ciągle z drzew kwitnących na brzegach jeziora. Królewskie łabędzie ślizgają się po wodzie między kwiatami lotosu o czerwonej, żółtej, niebieskiej i białej barwie. Towarzyszą im roje odurzonych, brzęczących pszczół. Vrinda Devi sprawia, że Radha i Govinda mogą w dowolnym momencie rozkoszować się cechami każdej z sześciu pór roku na terenie lasów Radhakundy. Kukułki odzywają się cicho spośród drzew, a oszalałe z miłości pawie, których ogony są niczym wachlarze, tańczą i śpiewają keka, keka. Piękne papugi sadowią się na drzewach i recytują chwały Rady Govindy, posługując się wytworną poezją. Jelenie ze łzami w oczach rzucają niewinne spojrzenia na boską parę i wędrują po leśnych altanach. Tyle na temat opisu Radhakundy Vishwanatha Chakravarti. A następnie usłyszysz teraz 28 wspaniałych rozrywek z Radhakundy, przejawianych przez najpiękniejszą i najbardziej godną czci boską parę Radhę Krishnę. Te wydarzenia zostały podzielone na dwie części. Rozrywki chwilowe i stałe, czyli Naimittik i Nitya Lile. Pierwsze dotyczą zazwyczaj jednorazowych zdarzeń. Drugi rodzaj rozrywek to wydarzenia, które mają miejsce codziennie w ramach 8 okresów. Nazywane są Ashtayamą, czy też Ashtakalila Lilą, Jugali Rady Kryszny, młodej boskiej pary. Pojawienie się kund, historia o perłach, Rada i Kobra, opowieść o szakalu, stanowią przykłady chwilowych rozrywek Naimittik Lile. Podzielone na 8 odcinków czasowych, codzienne zabawy w Radhakundzie to m.in. wędrówki po lesie, żarty i zagadki, rozrywki w wodzie, leśne uczty, gra w kości. Jest tych opowieści 13. Nitya Lile zostały opisane w kolejnych 15 opowieściach z użyciem czasu teraźniejszego, co podkreśla bezustanność przepełnionych szczęściem miłosnych rozrywek Rady Kryszny w ponadczasowej rzeczywistości. Źródłem wiedzy o stałych, codziennych zabawach, które prezentuje ta opowieść, są pisma Gaudiya Vishnuitów, na przykład Govinda Lilamrita, Gopala Champu, Krishna Bhavanamrita czy Bhavana Sara Sangraha. O chwilowych rozrywkach mówią Purany, takie jak Padma, Skanda czy Harivamsa, oraz inne teksty, których przykładem jest Mukta Charita. Część opowieści zawiera Sthana Purana, czyli historia Radhakundy przekazywana od stuleci ustnie przez miejscowych Vrajavasi. Ludzie z kultury zachodu nazywają tą tradycję ludowym folklorem. Prezentowane tutaj opowieści nie tylko fascynują i wzbudzają radość, ujawniają również wiele urzekających cech Rady Kryszny. Czytanie i słuchanie o nich, rozważanie tych historii zwiększa w wielbicielach upodobanie, szacunek oraz miłość do boskiej pary. Taki w istocie cel przyświęcał powstaniu niniejszego zbioru. W latach 70. XX wieku niektórzy wielbiciele zapytali Śrila Prabhupadę Bhaktivedanta Swamiego o to, co należy robić w Radhakundzie. Jego oczy wypełnił wówczas blask, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. Te symptomy wskazały, że Śrila Prabhupada doświadczył już odpowiedzi na zadane pytanie. I dlatego odpowiedział z przekonaniem. Radhakundę należy smakować.
A zatem dzięki jego łasce, łasce Śleja Prabhupady Bhaktivedanty Swamiego, wszyscy oddani czytelnicy i słuchacze mogą dogłębnie smakować rozrywki Rady i Kryszny odbywającej się w Radhakundzie. Bhakti Kwadrans. Miejsca boskich rozrywek. Wielbiciele Rady Kryszny, zwłaszcza zwolennicy Sri Chaitani Mahaprabhu w tradycji duchowej Gaudiya Vishnuizmu, uznają Radhakundę za klejnot, który stanowi ukoronowanie wszystkich zdumiewających miejsc świętych w Radzie. W Radzie Mandali, czyli w Radża Dhamma Mukutamani. Sporo autorytatywnych źródeł opisuje wyjątkową pozycję Radhakundy jako najwyższego obszaru transcendentnych rozrywek Rady Kryszny, przepełnionych wiecznym szczęściem. Zanim skupimy się na niesamowitych historiach dotyczących boskiej pary w Radhakundzie, wykonamy przeglądu części stwierdzeń, które ukazują znaczenie tego obszaru. Taka prezentacja wzmocni nasze zrozumienie i uznanie dla najbardziej szczególnego miejsca w całym wszechświecie zwanego Radhakundą. Padma Purana w swojej części Kartika Mahatmya stwierdza: Radha jest osobą najdroższą dla Kryszny, podobnie Radhakunda stanowi najdroższe mu miejsce. Spośród wszystkich gopi Radha to najbardziej ukochana osoba przez Krysznę. I można się zastanawiać, dlaczego Purany opisują Radhę jako najlepszą gopi we Vrajabhumi. Śla Kryszna Kaviraj Goswami przedstawił następującą odpowiedź w tym względzie. Wśród gopi Radhika okazuje się najlepsza, ponieważ jest najpiękniejsza, najbardziej kwalifikowana, najbardziej sprzyjająca, a nade wszystko to ona kocha Krysznę najbardziej. Z kolei Rupa Goswami Pad wyjaśnił charakter Radhakundy. Mathura przewyższa duchowo Vaikuntę, gdyż stanowi miejsce pojawienia się Bhagavana Sri Kryszny. Las we Vrindavanie przewyższa Maturę, ponieważ tutaj odbywa się rasa lila Rady i Kryszny. Wzgórze Govardhana przewyższa Vrindavanę, gdyż Śli Kryszna podniósł je swoją lotosową ręką i rozkoszował się na nim wieloma miłosnymi rozrywkami. A najwyższym miejscem, ponad wszystkimi, jest Radhakunda, ponieważ ten obszar ogarnia ambrozyjska pełna nektaru prema Yugali Radha Kryszny. Upadeshamrita, werset 9. Raghunath Das Goswami Pad wychwala dalej Radhakundę we Vraja Vilashasthavi, werset 53. Cudowny las Vrindavany, piękne wzgórze Govardhana i nasycona nektarem rasa Mandala, a tym bardziej inne miejsca, nie są równe nawet cząstce pojedynczego atomu Radhakundy. Uznaję za moje schronienie to boskie jezioro, które jest droższe Mukundzie niż jego własny oddech. Radhakunda jest nie tylko najwyższym obszarem poufnych rozrywek Rady Kryszny. To również sfera, która cechuje się unikalną mocą błogosławienia poszukiwaczy boskiej miłości. Raghunath Das Goswami Pad wyjaśnia. Dzięki łasce pięknej Radhakundy, winorośl pragnienia premy okazywanej Krysznie, która wytwarza kwiaty służby dla mojej królowej Radhiki, kiełkuje natychmiast wewnątrz serca każdej osoby służącej w Radhakundzie. Radhakunda Sztakam, werset 5. A oto fragment Chaitanya Charitamrity, głównego tekstu filozoficznego Sampradaya Gaudiya Vishnuizmu, który wyjaśnia nam, dlaczego Radhakunda jest tak ważna dla Gaudiów. Radhakundę bardzo szanuje i czci każdy Gaudiya Vishnuita, gdyż założyciel naszej Sampradaya, czyli Chaitanya Mahaprabhu, osobiście ukazał światu to najświętsze ze wszystkich miejsc w 1514 roku. Krishna Kaviraj Das Goswami oznajmia. Pan Gauranga wędrował po całej Vrindavanie i zadowalał wszystkie ruchome i nieruchome istoty swoimi spojrzeniami. Sam także cieszył się widokiem każdego Vrajavasi. Mahaprabhu przybył do wioski Arita Grama, obecnie znany jako Aring, i zapytał miejscowych Vrajavasi, gdzie znajduje się Radhakunda, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na jego pytanie. Skoro nikt nie wiedział, gdzie jest to miejsce, Mahaprabhu zrozumiał, że wraz z upływem czasu Radhakunda stała się niewidoczna, jednak Chaitanya jest wszechwiedzącym najwyższym panem, dlatego odkrył, że dwa małe zbiorniki wodne pośrodku ryżowego pola stanowią faktycznie Radhakundę i Shyamakundę. Mahaprabhu z wielką miłością wykąpał się w tych miejscach i ofiarował modlitwy Radhakundzie. Tekst pochodzi z Chaitanya Charitamrity 2.18.1-6. Modlitwy ofiarowane wówczas przez Chaitanya są kolejnym doktrynalnym świadectwem wzniosłego charakteru Radhakundy. Radha jest dla Kryszny najdroższą gopi,
Podobnie Radha Kunda stanowi miejsce bardzo mu drogie, ponieważ tak samo Radha traktuje to jezioro. W ramach wiecznych rozrywek, czyli Nitya Lili, Radhika i Krishna przychodzą codziennie do Radha Kundy, gdzie rozkoszują się zabawami w wodzie, Jal Keli, i na brzegach jeziora tańcem rasa. Krishna przekazuje ekstatyczną miłość do Boga i Radhy każdej osobie, która choć raz wykąpie się w Radha Kundzie. Słodycz i chwały tego miejsca są równie wielkie, co słodycz i chwały Radhy. I tyle znajdziemy w Chaitanya Charitamrita. A w następnym odcinku posłuchasz o tym, jak Krishna zabił demona Arishtę. Zapraszam do słuchania. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe 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 Shyam Sri Radhe. Radhe 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 Govindaram.